Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. I na początek synchronizacja, dół, góra, więc... No zacznijmy, bodajże ostatnio skończyliśmy na Mission Street. Chyba tak? Tak czy nie tak? Tak, Mission Street, pamiętałem. Chłe. No i zaczynamy, robimy rozwałkę Tailsem, który... Nie pamiętam, co miał właściwie zrobić. Yeah. Także tego. Sonic miał się zająć tą całą policją, a Tails miał się chyba zaopiekować szmaragdem, z tego co pamiętam. Wow, udało mi się to za pierwszym razem. Aha, tylko trzeba przelecieć, ja tego nie mam jeszcze. Dopiero w tym stage'u dostajemy upgrade do szybowania. To tak się nazywa. No, lataniem tego nazwa się nie było. Ja mam wybuchanie, jej. No nie, jak ja czasami nie cierpię fizyki w tej grze. Już w Heroes. No nie! Zobaczcie, jak ja szybko spadam, no nie. No mi się to nie podoba. Tak. Będzie chyba ten złoty teraz. Tak. Haha. Ile za niego punktów dostanę? Nic. Czyli nie lubię też bomb w tej grze, ponieważ... no. To! Tego nie lubię. Nie cierpię. Czy ja teraz zlamiłem? Tak, zlamiłem. Kurde. Ja po tym miałem przebiec. Dobra. Nie cierpię po prostu bomb w tej grze, ponieważ one mogą mnie uszkodzić tylko dlatego, że zbliżam się do tego dymku, który został. Musimy aktywować to. Czy już ten upgrade ominąłem, serio? Tak, ominąłem go. Zapomniałem kompletnie, gdzie on jest. Ale sobie przypomniałem na szczęście. Bardzo porę. Po prostu. Otóż ten upgrade jest po prostu na dole. Tutaj. No. Teraz jest wszystko ok. Nie. Nie zdążyłem. Gimme! Dziękuję. Oraz w tym poziomie jest możliwość dostania się Tailsa do testowego poziomu. Co jest bardzo fajne. Ale w tym testowym poziomie praktycznie Tailsem nie można zbyt dużo robić. No i chyba najlepsza zabawa jest z Sonikiem w tym poziomie. Jeżeli mamy jeszcze... Aha, to ja za niego dostaję 1000 punktów. Dobra, teraz rozumiem. Tutaj dostaję niezłego boosta. Jet boosta, chłopie. I tu chyba mogę wskoczyć jakoś. Tak sam kompletnie, bez rozwalenia tego. Ale nie chcę mi się próbować. Wiem tylko, że speedrunnerzy często tego używają, bo nie chcę... Bo... Po prostu nie chcę tracić czasu. No i dobra, rozwalamy! Tak, to jest ten sam most co z Radical Highway, tylko że... No nie wiem... Golden Gate chyba on się nazywa. Coś tak. Tak, do dzisiaj nie sprawdziłem jego poprawnej nazwy, jestem okropny. I tam gdzieś się Big ukrywa z tego stanu. Ale można go tylko zobaczyć, kiedy się praktycznie już na śmierć leci. Aha. Dziękuję. A teraz poproszę do góry. Aha. Czyli to nie leci do góry, świetnie. Zaraz umrę, tylko dlatego, że głupio obrywam. Ale okej. Okay. Tu niszczy ten monitor, bo on mówi kłamstwo. Nienawidzę tego!
poziomu. Tylko dlatego, że wiesz, że tutaj strasznie wolno wchodzi pod górkę z jakiegoś powodu. Po drugie, dlatego chamskiego momentu. Dlaczego jest ten dźwięk? Aha, bo tu jest ten. Cisza. Słodka cisza. Jest tylko zarąbisty rok w tle. Więc my idziemy tu. Zaraz umrę i tak to się skończy. Nie no, serio. Are you serious right now? Dobra, przynajmniej sobie odrestaurowałem życie. Tyle dobrego. Dobra. Troszkę lamię, ale spokojnie, to wszystko przez alergię. I właśnie, o to mi chodziło w tych wybuchach, że nawet we mnie to nie strzeli. I już dostaję obrażenia. A, tutaj reklama Sonic Teamu. Ponieważ muszą się reklamować w swojej własnej grze. To jest śmieszne po prostu. No i dotarliśmy na koniec poziomu, dziękuję bardzo. Aha, to jeszcze nie tutaj, spoko. To jest... tutaj. Pyk! Dziękuję. No, I did it. Ja i tak będzie... pewnie ranga, bo umarłem. Dokładnie. Nie będzie next time. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Aquatic Mine, jej. I tutaj musimy znaleźć pewien upgrade dla Knucklesa, ponieważ bardzo nam ułatwi późniejszą grę. Więc nie zajmujemy się szmarem, to jest bodajże tutaj. No gdzie to było? Pewien upgrade przyda nam się w ostatnich momentach gry. Bez niego będzie dosyć trudno. Nie, to powinno być, tylko że... nie muszę jakoś uaktywnić, czy co? Nie. Po co? Cia. Dobra, do it. Nóż klas. Dobrze. Chyba, że to dopiero w jakimś challenge'u można zdobyć. Nie jestem pewien teraz. Przecież nie, wiem. Wiem, gdzie jest ten przycisk, którego szukam. Nie. Muszę wejść tutaj. I tu jest gdzieś przycisk. Teraz pamiętam. O ile dobrze pamiętam. To nie jest, to nie o tam chodziło. O. Teraz się woda osuszyła. Mogę wejść tutaj. Dzięki temu dostanę upgrade, dzięki którym będę mógł oddychać pod wodą. Bo tutaj tak, też jest licznik tlenu. Przejść tutaj teraz. Pewnie A rangi już nie będę miał. Ta-da. No i dzięki temu mogę oddychać pod wodą. Nice. Przez co nie będę musiał się chrzanić w ostatnich momentach gry, bo to jest naprawdę nerwiające, uwierzcie mi. Wychowajcie gościa, który już tę grę przeszedł nie raz. W sumie.
Dziara, no to teraz chyba trzeba... Jak mam z tym wyjść teraz? Aha, dobra. Gdzie są szmaragdy? Aha. A wooden box on the steel beam. Tutaj? Nie, to jest za mało odpowiedzi. The ghost room. No to byłem przed chwilą w ghost roomie, tak zwane. Chyba, że to na górze. Zanab, jakoś nie lubię tego rapu. Nie wiem czemu. Nie lubię ogólnie samej tej genry. W ogóle nie lubię żanry hip-hopu, rapu i te sprawy, ale po prostu na przykład Pumpkin Hill to jest mój ulubiony rap chyba w tej grze. I'm behind the caution single, one side of the ghost. No... Aha! Dobra, czyli tu jest caution. O! W sensie, że tu? Ło! Ej, jak ja tu się dostałem? Po raz pierwszy raz tu jestem. O! Aha, tutaj jest. Stąd przyszedłem. Co? Jaka magia. Aha, bo są dwie. Ja pierdzielę. Nie, tam gdzieś jest. Hello. In front of a mysterious door. Mysterious door. Tajemnicze drzwi. O co chodzi? Poproszę jeszcze dodatkową odpowiedź. Poproszę telefon do przyjaciela. A, zapomniałem, nie mam przyjaciół. Haja. Wysoko, spoko. O, dobra. 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 Raz się udało. Wysa. Nie. Nie. Dlaczego ja nie mogę tam zgodzić? Znaczy wiem dlaczego nie mogę, bo nie ma wody. Ale no. Pewnie się tam dasz skoczyć bez wody. Raz już to zrobiłem. Udało mi się. I just do it i my dreams become not only the dreams. Ale co jest najgorsze, ja teraz nie mogę wejść i tego włączyć. Bo ten przycisk jest na górze. Dobra, jest! GG! Bo bardzo upgrade biegania mi się przyda na kwestię. Tak, ja co mam uaktywnić? Hello? I dig in front of the door of the lantern. Serio? Ej, nigdy by... Lomo czoło. Ale... Ale kurde, nie no. Nigdy bym w życiu się nie spodziewał, że mam kopać pod tymi drzwiami, znaczy przed tymi drzwiami. Nie domyśliłbym się.
Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Outer space? Knuckles! Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now. If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there. To biegnij za mną. Road 101. Jej. Ale tak ludzie. Ogólnie to też. Kolejna transformacja Tornado. Jak to było? Tornado Part 2, coś w tym stylu? No w Sonic Adventure 1, w ten drugi mod. Tutaj był ten Walker. No jako normalny samolot, więc już 3. I teraz jest jeszcze pojazd, w którym można sobie jeździć po ulicach. I boost! Yeah. No śmiem nie wątpić, Tails. Nie śmiem wątpić, o! To lepsze. Nie śmiem wątpić, Tails, że zbliżamy się coraz bliżej do limuzyny prezydenta. Ale no, jednak trzeba do niej dotrzeć wpierw, żeby powiedzieć, że się zbliżamy. Że jesteśmy bardzo blisko. O, znowu ten most. Kto projektował tutaj autostrady w Sedze? Widziałem wiele takich memów, że ludzie sobie zrobili jaja, że niby to są autostrady, bo Higway to jest autostrada. Tak by the way. I no, jak wiecie, no Radical Highway ma te swoje lupy. Czyli te zaokrąglenia dróg, że tak powiem. I po prostu ludzie sobie tego, z tego jaja robili, że kto do jasnej cholery wymyślał te autostrady? Rozwalał mnie. W sumie jak rozmawiałem na czacie sobie, to przeglądałem grafiki przy okazji, jakieś śmieszne z Sonikiem i nagle natknąłem się na takie. Więc moje znaleziska można podziękować Sonic Wait. Będę mówił po prostu na to Sonic Wait, bo no W i 8. No. Mogę jeszcze równie dobrze powiedzieć forum, ale ja na po prostu milionach forum się udzielam. Niekoniecznie udzielam, ale do po prostu wielu forum należę. Na przykład Rayman. Rayman forum. O, widzę limuzynę. Dobra. Nice. I jaką rangę dostanę? A, nice! GG. Jestem z siebie dumny w tej chwili. Jej. Zaraz, ale ja to już przecież odblokowywałem. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted, and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details, since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire
Otherwise... Otherwise your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! What the... Sonic! Eggman Empire! Yeah, right! What the heck's going on here? Don't worry, no. Mr. President. Everything's under control. Just leave it to us. Got it, Tails? I got it! He's transmitting from the space colony Ark! Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you, wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Hmm. Zgadnijcie, jaki to jest agent. Agent. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. But you saw them too, right? Yeah! You should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their imperial butts! All right! Dobra, no i teraz coś idzie znaleźć wejście. Musimy pomóc. Oczywiście, rzecz jasna taka. Teraz z tym lataniem będzie to znacznie łatwiejsze. Znacznie. Dobra. Okej. Kurde! Chciałem zaszpanować. Pamiętajcie dzieci, nie szpanujcie, bo skończycie jak Pixel. Topiący się w piasku. Topiący z piaskami. Ej, oglądałbym w sumie. Mogę się tam dostać? Tak! Lel! A jednak... Dobra, ja od razu idę prosto. Nie chcę mi się nic zrobić. W sumie to bym tam myślałem, ale jest dobra. No, wiele tutaj trików można wykonać przez to. Głównie tu chodzi o pomijanie niektórych rzeczy. Bo tak to można robić. Nawet jest to bardzo przydatne w speedrunach, bo oczywiście speedrun polega na tym, że wiele rzeczy się pomija. Powierzcie, bardzo dużo rzeczy się pomija. Na przykład otwieranie w drzwi. Otwieranie drzwi, ale to akurat nie ta gra. Znaczy, ta ta seria, ale nie ta gra. Nie jest mi to potrzebne w żaden sposób. Po prostu sobie skipnąć. Dobra. Myk, haha, działamy. No, całkiem sprawnie mi powiedział, że działamy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. A, te drzwi nie chcą się otworzyć. A, tu jest ta. Ta. Sprężynka. Uda mi się? Tak! Kurde! Teraz. No. No! Dobra, już nie będę oszukiwał, obiecuję. Po co ja tu miałem w ogóle wchodzić? Aha, taka zmyła! Dobra.
taka zmyła, chłe, rozumiem o co chodzi. W ogóle jakiego boosta dostajemy od tego? Albo to boost jest do skakania, albo boost do wszystkiego innego w sumie. Ała, usuń się. Dobra, myślałem, że mi się nie uda. A jednak się udało, więc jest fajnie. Do it! Dobra. Ja się tak boję, że sfailuję w końcu. To jest pewne. Albo dzici. Co czasami sobie lubię powiedzieć. Dobra, no i oczywiście kończyliśmy plan, bo znaleźliśmy wejście. Yay! We did it! Prawie 4 minuty. Tyle wygrać. Jaka ranga? Kurczaczki. Chyba teraz będziemy z Sonikiem iść? Sonikiem na kursa? Tak, Sonikiem i Pyramid Cave. I słuchać tego. Epickość. To jest mechanika ogólnie przycisków w końcu, chłe. No nie! Prawie. Przycisków w formie klepsydry, czyli innymi słowy przyciski czasowe, które się po prostu po jakimś czasie zamykają. W sensie zamykają, przestają działać. Nie na zawsze, ale... I Bounce Bracelet, najbardziej zgliczowany przedmiot w tej grze. Dzięki którym możemy skakać praktycznie do nieskończoność. Nie otworzyły wam się drzwi? Jaka szkoda. Ale z pomocą przychodzi... Dobra, Bounce Bracelet, dobra. Co akurat niekoniecznie przychodzi z pomocą. Tu musimy przynieść ten przycisk na to, ale jak już mamy Bounce Bracelet, możemy po prostu sobie przeskoczyć na to. Tada! I może nas przyspieszyć przy... tych railach, znaczy railach... torach. Dobra, puść mnie. To chyba nie możemy tego pominąć, chyba nie. Nie, ja muszę tak iść. Nie, jak na moje jest to mój ulubiony poziom zaraz po City Escape z Sonic Adventure 2. Szczerze powiedziawszy, szkoda mi, że on nie jest w Sonic Generations. Bo City Escape już zostało wzięte do Sonic Generations na konsole i komputery, a Radical Highway do wersji na 3DS. W sumie pewnie do wersji na PSP też by było. Bo wersja na PSP to założy się, że miała być w sumie jak wersja na... No nie... Dobra, a i tak dam radę. Wystarczy, że uwierzę. W sumie to i tak w dobrej szybkości się poruszam. Chłe. Ja mówię. Nice. Ale i tak pewnie dostanę gównianą rangę jak zwykle. W sumie. Bo na nic innego gra mi nie pozwoli. W ogóle Gamma nas tu atakuje.
jeżeli nie zauważyliście jeszcze. Jak będę nadużywał tego triku... Nie! Nie o to mi chodziło! Puść mnie. Zaraz. No nie! Serio. No, easy. Chwa. To jest jeden z najłatwiejszych trików, tylko że... może... nie najbardziej łatwych do nauczenia się, jeżeli chodzi o speedrun, ale na pewno jeden z łatwiejszych do wykonywania w tej grze. Taka prawda w sumie. I co dostajemy? De kurde. No problem. Taki malutki tyci. W sumie ktoś chyba robił jakieś poradniki, jak zdobyć ranki we wszystkich poziomach. Znaczy nie poradnik wideo, tylko po prostu zdjęcie. Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Sonic wie, jak przekonywać ludzi. Ale tym się już zajmiemy w następnym odcinku za tydzień, w środę. I wtedy się zajmiemy całą resztą, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!